Witam wszystkich. Dziś zajmiemy się elektryką w naszym Ursusie. Mamy do zamontowania takie czołowe lampy. Są to kierunkowskazy, prawdopodobnie światła pozycyjne. Więc musimy sobie je przekręcić i podłączyć do kabiny. Mamy także zakupione nowe halogeny. Halogen 48W, 16 LED, lampa robocza. Tak wygląda. Jeszcze zestaw do mocowania. No i tak wygląda nasza lampa. Tu jest folia. Nie jest popękana, tylko tu jest folia. Ktoś sobie nie myślał. No proszę zobaczyć. Podobno ta lampa daje światło bardziej skupione, więc zainstalujemy takie lampy na przód, a na tył zainstalujemy takie otóż lampy. No zobaczymy, które będą lepiej świeciły. Do tego zakupiłem trochę włączników, przełączników, tutaj takich, może jakiś voltomierz. Zainstalujemy przełączniki do świateł. Tutaj we warsztacie znajdziemy sobie jakieś przewody. Musimy to wszystko sobie rozplanować, gdzie nasz panel ustawić w ciągniku, w kabinie, w którym miejscu to wszystko zainstalować. Jak to logistycznie wykonać, żeby miało to tak, jak to się mówi, ręce i nogi. Więc bierzemy nasze sprzęty, szukamy lutownicy i później krótka prezentacja będzie, jak to wszystko, mam nadzieję, będzie działać. Więc myślałem także coś nad ogrzewaniem naszego ciągnika. Myślę zastosować takiego typu nagrzewnice elektryczne. To akurat jest 12V, 150W. Myślę kupić dwie takie większe i zobaczyć, jak to będzie. Co o tym sądzicie? No nic, na pierwszy rzut idą właśnie te lampy i halogeny. Tak prezentują się nasze halogeny, lampy robocze po zainstalowaniu. Z przodu oraz z tyłu. Z tyłu ten. Lampy robocze są jakby dwufunkcyjne. Po wciśnięciu pierwszej jakby funkcji włącza się tutaj nam ta obramówka i świeci takim światłem bardziej ciepłym, takim pomarańczowym. A druga funkcja włącza tutaj te diody i tutaj te diody bądź LEDy. Oczywiście można tą funkcję także włączyć razem, czyli świeci nam się obwódka i świeci nam się tutaj właśnie te LEDy. Tutaj jest cała nasza elektronika, cała nasza tablica rozdzielcza. Majster, skąd masz taką blachę? No powiem wam, że wyciąłem ją z odzysku, z obudowy od starego komputera. Wyciąłem otwory odpowiednio na woltomierz, na guziki bądź przyciski, włączniki. Malowałem sprayem na czarno. No jakoś to wygląda, wiadomo, że to nie jest jakoś zrobione profesjonalnie, ale chyba do ciągnika na domowe potrzeby będzie. Co nasza tablica zawiera? Woltomierz. Obecnie jest ciągnik nieobciążony, znaczy akumulator nieobciążony. Mamy 12,8. Guzik po jego załączeniu włączają nam się światła robocze z przodu. Po wciśnięciu tego przycisku włącza nam się
Włączają nam się lampy robocze z tyłu, ta żółta ciepła obwódka. Tutaj ten przycisk środkowy, po wciśnięciu dwójeczki mamy tak zwane doświetlenie, czyli tamte białe światło, te reszta LEDów w tamtych lampach zostaje włączona. Jedynkę zostawiłem, rozwypuściłem tutaj taki przewód. Będziemy sobie prawdopodobnie montować jakąś klimatyzację, ale to już w następnych odcinkach. Wycieraczka sprawna. Jest tutaj właśnie sterowanie za pomocą tego przełącznika. Jeśli chodzi o wewnątrz kabiny, to mamy tutaj naszą lampkę oraz dołożyłem tutaj taki pasek LEDowy. To by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jakich wy lamp bądź świateł roboczych używacie w swoich ciągnikach. Napiszcie także swoje spostrzeżenia, co mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem źle. Więc bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.